TPA. Not afraid doing all these things because you know it's danger. I mean danger make like this project or danger no. Living in Russia. You know what I mean, living in Russia and doing things about Russia like you do. Many people understand this danger, but you do it nothing, future die because Putin and company Putin kills this country and many good, nice people, and you try fighting. That's what you say on the stage, that every day your heart is broken and your heart is crying. Yes, of course, because I'm... human, and you see bad situation, you try change the situation. This normal for me and my friends. Jestem wstrząśnięty tym przedstawieniem, fenomenalnymi aktorkami, kobietami, które walczą o wolność. To jest dowód na to, że sztuka, jeżeli nie zabiera poważnego, istotnego głosu w debacie publicznej, nie ma sensu. Zwłaszcza wtedy, kiedy społeczeństwo obywatelskie jest coraz bardziej marginalizowane i odbierany jest im głos. Najważniejsze, co te dziewczyny robią, to jest odwaga. Dla mnie najbardziej wspaniała była odwaga też ciała, ponieważ one proponują siebie jako ludzie z ciała, z krwi i kości. I ta dodatkowa dziewczyna, która zastąpiła Maszę, jedną z tych założycielek, Wiktoria. Tak, przepiękna Wiktoria, w zasadzie się unicestwiała. Ta odwaga w tych takich wprost mówionych statementach była zadziwiająca. Widziałem wiele zespołów punkowych w świecie, ale czegoś takiego nie widziałem w tak otwarty sposób atakującego reżim, który jest właściwie wszechpotężny. Czy uważasz, że taki tak radykalny głos jest ważny w dzisiejszym współczesnym świecie? Jak najbardziej, szczególnie w Polsce. Jakby w Polsce nie są zbytnio znane, ale trzeba właśnie przesuwać ten dyskurs bardziej na lewo, żebyśmy mogli żyć w spokoju, żyć godnie. Niesamowity przekaz artystyczny, świetny pomysł, duża odwaga. No, my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Kamery, bo zaraz... My jesteśmy dawno w zapisie, a ty chciałeś podziękować autorowi tekstu. Możesz teraz dziękować. Chodź do nas. Cześć. W ogóle bardzo dziękuję za dzisiaj. Słuchajcie, jak wam się udało połączyć na scenie po prostu tak wiele różnych muzycznych światów? Bo tam jest i hard rock, i jazz, i punk. W ogóle też jest jakieś takie free granie. Każdy z nas wywodzi się z innego środowiska. Ja miałem okazję grać z chłopakami, a że gdzieś tam czuję się, przepraszam, dziękuję. To skoro tak można, to będę się to zapożyczał. A że czuję się gdzieś tam trochę muzycznym ojcem tego wszystkiego, to chłopaków pozbierałem z bardzo wielu składów, w których miałem przyjemność grać. Więc zarówno Jacek, jak i Michał, czy Pier, czy też Wiktor pochodzą z różnych kapel, przez które się gdzieś tam przewinąłem i zebrałem te najlepsze, tak powiem, śliweczki do jednego wiaderka i tutaj mamy te ulęgałki. To
fatalny odjazd i muzycznie, i wokalnie, i tekstowo, natomiast chłopcy powiedzieli, że ty nie bywałaś na próbach, że się ogarnęłaś w 2 dni z tematem. No, jak lockdown się skończył, to ruszyło wiele spraw i było dla mnie dość kłopotliwe przedostać się akurat z Warszawy i wrócić ten sam dzień i jeszcze próba. Dzisiaj to był rzeczywiście taki poród i zbieram głowę, bo nieczęsto ma się do czynienia z tego rodzaju konstrukcjami w tekstach i bardzo za to Piotrowi dziękuję, bo to super przygoda. Wydaje mi się, że to jest taki spektakl, w którym wszystkie te elementy zdają się równoważyć ze sobą. Chodzi o taniec, sensu stricte, w rozumieniu tańca współczesnego. Chodzi o ruch, który nie jest tańcem, ale ma charakter pracy aktorskiej. Jest też oczywiście śpiew, wspaniale wykonywany przez Chagalla i matkę Chagalla. Jest też dialog, bardzo dużo dialogu, które pomaga widzowi przejść przez całą tą ścieżkę od początku do końca. Tylko jego twarz, to blado, to żółto, rozjaśnił od czasu do czasu słaby uśmiech. Cóż za uśmiech? Skąd pochodził? Przywiewał z ulicy, po której krążyli dziwni spowici księżycowym blaskiem przechodnie. Dobra energia! Zaraź widzów. Zarażam dobrą energią! Krówy,